Cześć, tutaj Justyna. Zapraszam Was serdecznie na mój kolejny tutorial. Tym razem będzie to tutorial, na którym stworzymy Exploding Box i ten Exploding Box będzie moją kolejną inspiracją dla tekturkowo. Tak jak zawsze na początku chcę Wam pokazać materiały, które sobie przygotowałam do pracy. Materiałów nie wykorzystam, być może zdarzy się, że wykorzystam coś innego. Coś sobie po prostu jeszcze w trakcie pracy nagle mi wpadnie do głowy i coś sobie dobiorę. Na początku chciałabym Wam pokazać tekturki, które sobie przygotowałam. Oczywiście pochodzą od tekturkowo. I tu mam takie piękne modlitwy. Dziękuję Ci Boże za miłość Twoją, za mamę, tatę, rodzinę moją. Bardzo mi się podobają, strasznie. I tu mam drugą. Jeżeli się nie mylę, one są sprzedawane w zestawie. Ja Wam podlinkuję te tekturki, jeżeli będziecie chcieli. Albo podlinkuję Wam w opisie, tak. Za dom nasz ciepły, za chwilę radości i niech w nim zawsze pokój Twój zagości. Amen. Naprawdę są piękne. Tutaj mam taki wianuszek, który myślałam właśnie, że umieszczę na moim wieczku z Exploding Boxa. I mam jeszcze przyszykowane takie szatki i tutaj taka rameczka z napisem Chrzest Święty. Ona jest akurat na lewej stronie. Tutaj mam jeszcze takie świece. Bardzo mi się podobają też te świece. Takie fajne, dwuwarstwowe. Na szykowane mam również bazę z Exploding Boxa. Baza ta pochodzi od Gold Box. Również Wam podlinkuję. Tu mam w tym moim pudełeczku mam elementy z kolekcji. Kto już poznaje po elementach, co to jest za kolekcja? Oczywiście moja ulubiona ostatnio i tworzę z niej naprawdę mnóstwo projektów, czyli Romantic Soul od Scrap Boys. Jest taka naprawdę romantyczna, delikatna, ale na taki projekt, na Chrzest Święty wydaje mi się po prostu idealna. Tutaj przyszykowałam sobie również magnesiki 2. To są takie malutkie, chyba 6 mm mają magnesiki. Osiem milimetrów mają te magnesy. I przyszykowałam je dlatego, że po prostu na jednej właśnie ściance mojego Exploding Boxu wymyśliłam sobie, że zrobię taką klapeczkę i w środku w niej będzie kieszonka, oj, głupi mi się ostrzeć, będzie kieszonka na pieniądze i na życzenia po prostu w tej klapeczce. Tu przyszykowałam sobie taki wykrojnik. Te wykrojniki kupiłam sobie na Ali i chciałabym właśnie go wykorzystać w mojej pracy, bo tak fajnie mi podpasowały wielkością właśnie do tych rameczek z życzeniami, do tych tekturek. I tu mam przyszykowane taką koronkę. Tą koronkę chciałabym sobie ozdobić po prostu boki mojego wieczka. Ja bardzo lubię, kiedy z boku właśnie wieczka są koronki albo wstążeczki. Bardzo mi się to podoba. Mam naszykowaną jeszcze taką koroneczkę, którą chciałabym umieścić na wieczku. I tu mam już takie ozdobniki, kuleczki takie szklane. Moje ulubione ostatnio właśnie kuleczki takie piaskowe. Tak, to są chyba kuleczki piaskowe się nazywają. One są takie mega delikatne. Do nich oczywiście będę używała jeszcze heavy body, ale chyba zapomniałam go wyciągnąć. I tak, nie mam wyciągniętego, zaraz wyciągnę. A oczywiście jak zawsze szpikulec. Tu mam klej wlany, zwykły klej introligatorski. Kropelki nowo-białe. Na środek mojego Exploding Boxa chciałabym właśnie dać takiego aniołka. Ten aniołek jest prześliczny. I tu mam taką piękną sukieneczkę. I tą sukieneczkę, o tu mam jakiś brokacik. Tą sukieneczkę umieszczę właśnie na jednej ze ścianek. Bardzo, bardzo mi się podoba i właśnie specjalnie dla mnie takie szydełkowe ciuszki zrobiła mi moja kochana teściowa. Naprawdę mam ich mnóstwo, muszę teraz z nich korzystać, jest piękna, naprawdę jest piękna. I tutaj mam jak zawsze kwiatuszki stworzone przeze mnie z Famiranu.
mam troszkę takich większych, troszkę średnich i tu mam kilka jeszcze takich maluszków z samymi pręcikami. Ok. I zabieramy się do pracy. Ja już do Was właśnie wróciłam z wyciętym papierem, z dociętymi kwadracikami i teraz Wam pokażę w miarę Exploding Boxa. Ścianki Exploding Boxa mają 10 na 10 cm, czyli ja sobie przygotowałam papiery 9,8 na 9,8. Dzięki temu te moje ścianki Exploding Boxa będą miały taki maleńki, milimetrowy marginesik z każdej strony. Mi się to bardzo podoba, jak jest taki mały marginesik. Później, kiedy będzie przyklejony, to Wam to pokażę wszystko z bliska. Tu mam przygotowane właśnie 5 papierów, bo chciałabym również, aby środek Exploding Boxa od zewnątrz był również oklejony, ponieważ te delikatne papiery pójdą na zewnątrz, dlatego że po prostu po środku będzie stała ta figurka i chciałabym, żeby był taki stabilniejszy. Czyli 9,8 na 9,8. Tutaj mam papiery przygotowane do środka i one również mają wymiary 9,8 na 9,8. Na moich ściankach będą takie delikatne różowe papiery właśnie z kompozycjami kwiatowymi. Na środku będą takie kwiatuchy. I one właśnie wszystkie mają 9,8 na 9,8. I na nich dodatkowo jeszcze w środku będą właśnie takie kwadraciki z wykrojnika, które Wam pokazywałam. Te moje kwadraciki. Te moje kwadraciki mają wymiary 9,2 na 9,2. I tutaj na jedną ściankę właśnie zrobiłam sobie jeszcze taką książeczkę. Ta książeczka też ma 9,2 na 9,2, ponieważ jeden z tych papierów będzie tutaj naklejony na nią i na tym papierze będzie ta tekturka. I tutaj jeszcze muszę właśnie przykleić sobie koronkę. Myślę, że koronkę nie będę już dawała wstążeczek, ponieważ w całym Exploding Boxie nie będzie wstążeczek, będą tylko koronki, dlatego tutaj też dam maleńki kawałeczek koroneczki, za którą pociągając otworzy nam się książeczka. Ta książeczka będzie zamykana właśnie na magnesik. I tu w środku docięłam sobie również papiery. I te papiery mają wymiary 9 na 9 cm. Dzięki temu również tworzą taki maleńki, maleńki marginesik. 9 na 9, tak. I tutaj z tej strony będą wklejone życzenia. Natomiast z tej strony stworzę sobie taką delikatną, a może nie tyle nawet kieszonkę, co po prostu wycięłam sobie moim dziurkaczem taki wąziutki paseczek i po prostu przykleję delikatnie tutaj klejem na dole i wkleję po bokach i po prostu zrobimy sobie taką jakby zakładeczkę i tu pod mój wzorek możemy wtedy wsunąć pieniążki. A to będzie zamykane na magnesik, więc nie będziemy musieli się absolutnie obawiać, czy pieniążki wypadną. I właśnie ten wzorek stworzyłam tym dziurkaczem. Ten dziurkacz kupiłam sobie ostatnio w sklepie Ideen mit Herz. Ten sklep znajduje się w Niemczech właśnie. Ideen mit Herz. I naprawdę jest świetny ten dziurkacz. Ja za niego dałam chyba 15,99 euro, ale nie jestem pewna. Podlinkuję Wam również. Być może ktoś tutaj z Niemiec będzie chciał go również sobie kupić. Jest naprawdę fajny i bardzo fajnie wycina. Naprawdę bardzo fajnie wycina i cichutko chodzi i naprawdę fajnie wycina. Zobaczycie zresztą w moim tutorialu albumowym, jak fajnie chodzi ten dziurkacz. Ja już teraz włączę Wam muzyczkę i będę sobie tutaj tworzyła w przyspieszeniu. Bardzo dziękuję, że wpadliście na mój kanał. Aha, tutaj mam jeszcze, widzicie, już się tutaj żegnam. Tu mam jeszcze wycięte nawieczko o wymiarach 10 na 10, ten papier. I tu mam na moje boki wieczka 10 na 2,8 cm. I tutaj mam również ten kwadracik.
I teraz już się z Wami żegnam. Teraz już się biorę do pracy. Miłego oglądania i koniecznie dajcie znać, czy mój Exploding Box Wam się spodobał, czy stworzyliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję, że oglądacie. Cześć! Wracam do Was jeszcze na chwilkę. Jak widzicie, tutaj sobie oderwałam, jednak stwierdziłam, że ta jedna warstwa, ten milimetr jest za mały dystans. Chciałam właśnie zrobić taki delikatny, ale stwierdziłam, że to jest jednak za mały. Tutaj środek sobie zostawię, bo tutaj będzie budowana ta kompozycja. Nie chcę, żeby było za duże, bo to na nią jak jest wysoki. Ale właśnie tutaj sobie oderwałam, wycięłam sobie ponownie wzór i przykleiłam dwie warstwy. Dlatego będzie wyżej, będzie ładniej wyglądać. I jeszcze właśnie, kiedy już przykleiłam, doszłam do wniosku, że jeszcze pod te moje kwadraciki teraz będę dawała gazę. Ja mam taką zwykłą gazę, kupiłam ją sobie kiedyś w aptece. I właśnie pod nie jeszcze będę dawała gazę, dzięki czemu takiej delikatności jeszcze troszeczkę ta gaza nam nada. I tyle. Tak tu nakleiłam sobie jeszcze właśnie na każdym podwójne warstwy. Oprócz jednego, czyli trzymam podklejone
podwójnie. Jeden zostawiłam, ponieważ ten jeden, tak jak mówiłam wcześniej, będzie przyklejony na książeczkę, więc na książeczce nie musi być taki tak wysoko, bo już sama ta książeczka będzie odrobinę wyżej. Ok, więc idziemy dalej. Thank you.
Właśnie na tym etapie mojej pracy stwierdziłam, że te napisy są jednak mało widoczne, dlatego postanowiłam zaemboszować je na srebrno. I tutaj troszkę się wahałam między złotym a srebrnym, ale stwierdziłam, że skoro w tej sukience mam takie srebrne nitki, to zaembosuję to na srebrno. Będzie tutaj pasowało do mojej sukieneczki, do szatki na chrzest. Można to podpiąć pod szatkę. Dlatego ja się teraz wezmę za embosowanie. A Wam włączam z powrotem muzyczkę.